Targi chłopskie w olsztyneckim skansenie to impreza kończąca i podsumowująca sezon turystyczny. Tegoroczne 17 już obchody tego święta, które odbyło się 6 października, zorganizowane zostały pod tytułem Smaki ziemniaka i rzeczywiście ziemniak królową. W dniu dzisiejszym opowiadamy o ziemniaku, o jego historii, prezentujemy różne odmiany ziemniaków, te bardziej, mniej znane. Ziemniaki pojawią się również na wystawie zatytułowanej Jadło chłopskie. Należy bowiem pamiętać, że przecież to warzywo było podstawą jadłospisu mieszkańców Mazur w XIX wieku. Nie tylko 100 lat wcześniej, ale i współcześnie wiele polskich rodzin nie wyobraża sobie obiadu bez ziemniaków. Aby jednak w pełni cieszyć się ich smakiem, potrzebna jest wiedza o odpowiedniej uprawie, najlepiej ekologicznej. Nie mamy żadnych mechanizmów ani specjalnej chemii, żeby walczyć ze szkodnikami, więc używamy naturalnych. Na przykład są ziołowe różnego rodzaju opryski od stonkę, wyciska się soki, na przykład z pokrzywy. Są również takie stare metody, które nazywamy współrzędnymi, czyli wokół ziemniaków na przykład można obsadzić inne rośliny, które przepędzają owady, czy powodują, tak jak na przykład konopie siewne, sadzi się często przy takich dużych uprawach, żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się grzybów. Jeśli chcemy, by bulwy ziemniaczane służyły nam przez cały rok, ważne jest też odpowiednie ich przechowywanie. Najlepiej wziąć się z taką warstwą ziemi, no i oczywiście ciemne pomieszczenie, chłodne pomieszczenie, tak jak nasi dziadowie robili, piwnica albo jakaś ziemianka, odciąć światło, bo to jest bardzo ważne, bo ziemniaki w kontakcie z światłem zielenieją. I to, co się nam wytwarza, no nie jest dla nas zdrowe. A kiedy już to wszystko wiemy, czas na gotowanie. Oto jeden z niezawodnych przepisów na pyszną potrawę. Kotlety ziemniaczane robimy z... Najprościej mówiąc, z takiego ciasta jak na kopytka. Jak ktoś gotuje, to będzie wiedział. I na dzień je robimy z kapusty, ze skwareczką, z cebulką przesmażamy i wtedy to smażymy na głębokim tłuszczu. I taka filozofia kotletów. Z pewnością mniej wyrafinowanym daniem były ziemniaki pieczone w ognisku. Smakowały jednak wszystkim, zwłaszcza tym, którzy samodzielnie wykopali je z ziemi. Ognisko i występy zespołów ludowych, Węgojska Stróżka i Perła Warmii, dodatkowo rozgrzewały gości, bo choć słońce świeciło, temperatura nie rozpieszczała. Nikt jednak nie miał powodów do narzekania. Z jedzenia, no oczywiście wszystko z ziemniaka, te nowości, taka ziemniak w waflu, czyli w andrucie, rewelacja, placki do koloru, do wyboru, co komu smakuje, naprawdę super. Tutaj widzieliśmy rzeczywiście, że to nie są tylko ziemniaki, ale już potem efekty działania ludzi, prawda, więc te jedzenie, czyli babka, czy placki, czy kotlety, czy właściwie wszystko, bo sałatka, no tego jest tak dużo, że podstawą są ziemniaki. Starszym, którzy może już nie pamiętają, organizatorzy przypomnieli, że ziemniaki nie tylko do jedzenia mogą służyć, lecz także do wspólnej zabawy z dziećmi. Zrobiłem obtułapkę. Taką zakładkę na książki? Tak. Jakie tu masz kształty, powiedz? Co ci się udało? Gwiazdka. Aha. Grzybek. Dzień w skansenie minął szybko i choć nie brakowało też innych atrakcji, ziemniak nie pozwolił się zdetronizować. Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć smacznego wszystkim miłośnikom tego pożywnego i zdrowego warzywa.